Kiedy tylko temperatury znacząco wzrastają, rośnie też liczba osób korzystających z różnego rodzaju kąpielisk. Podobnie jak liczba zaparkowanych w pobliżu samochodów. Żeby ułatwić dotarcie na zbiorniki wodne, Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchamia dodatkowe wakacyjne linie autobusowe, które zaczną kursować w sobotę 26 czerwca. Ponadto uruchomione zostaną też dodatkowe linie nocne. Mamy świadomość tego, że młodzież w okresie wakacyjnym ma nieco więcej wolnego czasu, lubi wyjść poza swoje miejsce zamieszkania, dlatego umożliwiamy im dojazd i powrót nocnymi autobusami w późnych godzinach wieczornych, a nawet nocnych. I po drugie, chyba jeszcze bardziej istotne, uruchamiamy kilka połączeń, tak naprawdę kilka linii do kilku popularnych w obszarze metropolii kąpielisk tudzież zbiorników wodnych. Chodzi m.in. o zbiornik Rogoźnik w Bobrownikach, o Dolinę Górnika w Chorzowie, kąpielisko Maciejów w Zabrzu, czy też o jezioro Czochowice w Gliwicach. Zarówno na liniach kursujących w nocy, jak i tych dojeżdżających do kąpielisk obowiązuje standardowa taryfa ZTM. Wakacyjną ofertę komunikacyjną dla swoich mieszkańców przygotował również Rybnik. Soboty, niedzielę, bo to jest linia weekendowa, będzie odjeżdżał autobus równo co godzinę od 9 z poddworca kolejowego przez dworzec kolejowy, plac Wolności, tutaj takie główne centrum, następnie na kąpielisko Ruda i później na Pniowiec. 20 kilka minut jazdy, specjalny bilet promocyjny za złotówkę. On jest dostępny tylko w aplikacji na telefon. Zgodnie z zapowiedzią rządu, od jutra mają zostać zniesione limity pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Każde miejsce siedzące i stojące w autobusie, tramwaju czy pociągu będzie mogło być zajęte.